Witam. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co by było, gdyby Orochimaru został Hokage. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy jakimś cudem po miesięcznej przerwie jeszcze nie zrezygnowali z dawania mi pieniędzy. Dzięki. Zaraz po tym, jak zrobiłem filmik na temat pierwszych trzech wojen Shinobi, w którym to padło zdanie na temat tego, że Orochimaru był kandydatem na Hokage, padły komentarze, abym nagrał o tym filmik, także klient nasz pan, lecimy z tematem. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to moje osobiste zdanie na temat samej osoby Orochimaru, dlatego większość odcinka to po prostu moje przemyślenia z wyciągniętą wiedzą na temat tego, co chociażby autor miał na myśli, tworząc tą postać, czy wcześniejszych dokonań Orochimaru. Na początek weźmiemy pod uwagę opcję, którą uznaję za najbardziej prawdopodobną, czyli to, że Konoha rozwinęłaby się znacznie bardziej dzięki Orochimaru, niż to było w przypadku krótkiego pełnienia tej funkcji przez Minato. Oczywiście jeśli uznamy, że obydwaj mieliby jakiś dłuższy czas na to, żeby zarządzać wioską i pokazać swoje zdolności. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to Orochimaru miał być jak coś czwartym Hokage, dlatego porównuję go do Minato. W każdym razie nie chodzi mi tutaj o to, że w Konoszce zapanowania Orochimaru to by tam latały samochody, żyłoby się lepiej, piętrzyłyby się tam wieżowce, a podatków by nie było, a raczej o to, że medycyna, obrona i ogólnie wojsko byłoby w wiosce dużo bardziej zaawansowane. Jak dobrze wiemy, Orochimaru zajmuje się najróżniejszymi badaniami, eksperymentami, co znacznie mogłoby przyspieszyć proces zdobywania wiedzy na temat najróżniejszych chorób, zdolności innych ludzi, które można by ulepszyć w jakiś sposób, czy to przez modyfikację genów, czy indywidualny trening. Osobiście wierzę w to, że Orochimaru kochał wioskę, tylko został z niej w pewien sposób wykluczony, został niedoceniony, jednakże gdyby został Hokage, to właśnie znaczyłoby, że został nagrodzony za swoje poświęcenie, dlatego uważam, że zrobiłby bardzo dużo, aby chronić ją za wszelką cenę. Tym bardziej, że przecież ta funkcja raczej by go nie zmieniła w super pozytywnego gościa, a co za tym idzie, musiałby on chronić swoje tajemnice przed innymi, więc zadbałby o to, żeby nikt niepowołany się tam nie dostał, tak jak to było chociażby z jego kryjówkami, które miał rozsiane po całym świecie. No i miał też sporo informacji na temat innych wiosek, ponieważ posiadał w nich szpiega w postaci swojego ucznia, Kabuto. Orochimaru by się drastycznie nie zmienił, tak się raczej po prostu nie dzieje, dlatego najpewniej wioska by jednocześnie zyskała i traciła wybitne jednostki, na których by eksperymentował, choć niekoniecznie musiałoby to oznaczać zaraz śmierć. Szczerze wątpię, że Orochimaru oparłby się możliwości sprawdzenia, jak działają najróżniejsze rzeczy w ciele ludzi z Kekkei Genkai i chociażby klan Uchiha mógłby całkiem przypadkiem tracić obywateli w niewyjaśnionych okolicznościach. Przeprowadzając na nich najróżniejsze eksperymenty i prowadząc badania, Orochimaru by zwiększał swoją siłę i zdobywał wiedzę z najlepszych źródeł, co jak wiemy jest jego ambicją od samego początku. I może to wydawać się jako złe rozwiązanie i z pewnością jest ono niehumanitarne, jednakże to w żaden sposób nie znaczyłoby, że wioska by na tym traciła, o ile Oro by nie przesadził i nie wybiłby połowy wioski w celu eksperymentu, ale szczerze go o to nie podejrzewam. Dzięki takim zabiegom pojedyncze jednostki mogłyby tracić życie, aby zdobyć wiedzę na temat przykładowo Sharingana, by móc użyć go w 100%. Choć tak jak już mówiłem, niekoniecznie musiałaby być to śmierć, równie dobrze ludzie mogliby sami się poddawać takim badaniom ze względu na dobro ogółu wioski lub poprzez własną chciwość w celu zdobycia większej mocy. Efektem ubocznym takich działań byłby bardzo silny przywódca, dokokrzony najróżniejszymi genami, ale także najwierniejsze mu jednostki zostałyby wzmocnione chociażby poprzez przeklętą pieczęć. Przecież nie inaczej było z każdym, kto z nim współpracował, z czwórką dźwięku czy Danzo. Jednoczesną wadą i zaletą mogłaby być jego nieśmiertelność. Jak dobrze wiemy, Orochimaru z roku na rok jest coraz młodszy, co mogłoby zostać różnie odebrane przez mieszkańców. Z jednej strony, gdyby Orochimaru postanowił być dyktatorem i zachowywałby swoją nieśmiertelność tylko dla siebie, to z pewnością narobiłby sobie dużo wrogów. Z drugiej strony, jeśli by wprowadził taką nieśmiertelność w wiosce, to ludzie by byli raczej temu przychylni. Poza jakimiś tam jednostkami, które by uważały to za niehumanitarne. W każdym razie mogłoby to być coś, co się stałoby normalnością w świecie Naruto, taki program Nieśmiertelność Plus dla wszystkich. Tak moim zdaniem Orochimaru by się prezentował pod względem rozwoju wioski, jeśli natomiast mówimy o tym, jakby go odbierali zwykli cywile, to tutaj już bym nie był taki optymistyczny. Ze względu na jego cechy osobowości i dążenie do posiadania wszystkiego, raczej nie byłby lubiany wśród społeczności swojej własnej wioski. No chyba, że stałoby się coś niesamowitego, tak jak ludzie polubili Naruto, gdy ten uratował wioskę. Orochimaru jest po prostu przerażający na pierwszy rzut oka, jaki wygląda na kogoś, komu nie można ufać, a to jest całkiem ważne, żeby ludzie cię postrzegali jako kogoś, za kim warto iść.
Do tego po czasie mogliby połączyć kropeczki i dojść do wniosku, że to za jego sprawą mogłyby znikać wybitne jednostki, jeśli takowe by znikały. Jeśli miałbym go do kogoś porównać, to porównałbym go do połączenia Danzo oraz Tobiramy. Ten pierwszy również był kandydatem na Hokage i był mroczny, zimny, kalkulujący wszystko, gotowy na nieetyczne zachowania dla dobra wioski, co również raczej wpasowuje się w poglądy Orochimaru. Z drugiej strony mamy Tobiramę, który znacznie rozwinął wioskę pod różnymi względami i myślę, że Oro mógłby postąpić tu podobnie, chociażby z egoistycznych pobudek, w końcu silna wioska to też silny on. Dzięki temu mógłby mieć nową, potężną, już nawet nieukrytą kryjówkę w postaci całej wioski, w której mógłby na spokojnie eksperymentować. I tak jak chciał, mógłby osiągnąć to, do czego dążył przez całe anime, posiąść całą wiedzę tego świata i poznać wszystkie techniki. Z drugiej strony mamy jeszcze to, że władza deprawuje i choć nie widzę takiego pełnego, pozytywnego zakończenia sytuacji, w której Orochimaru jest przykładem wspaniałego Hokage, bez żadnych niehumanitarnych i podstępnych sztuczek, tak mogłoby być jeszcze gorzej. Mógłby on przejmować ciała najpotężniejszych ninja w wiosce i zrobić jedno wielkie laboratorium z wioski, trzymając przy sobie jedynie najwierniejszych, którym nałożyłby jakąś klątwę, jak to było w przypadku Danzo i Korzenia. Więc każdy, kto chciałby mu się sprzeciwić, kończyłby 3 metry pod ziemią, choć bardziej prawdopodobne, że nawet nie tam, a na jakimś stole, gdzie finalnie nie pozostałoby z niego nic po niecnych eksperymentach czcigodnego Hokage. Sam twórca tworzył Orochimaru z myślą, że nie będzie on nigdy jednoznacznie dobry albo zły, dlatego też myślę, że teoria, w której pomógłby on w wiosce ją chronić, co umówmy się jest ogólnie dobrą rzeczą, to też musi być w tym wszystkim ekwiwalent w postaci niedobrych rzeczy, jakimi są eksperymenty na mieszkańcach. Tak, aby nadal nie dało się powiedzieć, czy jest on dobry czy zły, bo czy tak nie było przez całe Naruto? Raz był dobry, potem zły, potem znowu dobry, potem zły i tak w kółko. Znając też Orochimaru, nie skończyłoby się na samej Konoszce, dlatego moglibyśmy zobaczyć w Naruto prawdziwą wojnę terytorialną, w której jacyś zmutowani ninja Konohy walczyliby z innymi krajami, aby posiąść ich wiedzę i kolejnych poddanych. Byłoby to moim zdaniem dużo ciekawsze do oglądania niż siła przyjaźni i pozytywność Minato. Możecie mnie za to spalić na stosie. Podsumowując, myślę, że Orochimaru mógłby być ciekawym Hokage, który prawdopodobnie doprowadziłby do wojny na skalę światową, takiej jak czwarta wojna wywołana przez Madarę i Obito. Szczerze wątpię, że wyglądałoby to znacznie inaczej niż to, jak poprowadził siebie i Otogakure. I mając do dyspozycji tak wielką władzę i możliwości, znacznie szybciej dokonałby rozwoju swoich umiejętności, jak i wioski. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej wiosce żyłoby się raczej nieprzyjemnie, pod ciągłą dyktaturą. Takie jest moje zdanie, zapraszam do wyrażenia swojego w komentarzach. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!